Panie Krzysztofie, witam pana. Witam. Dzień dobry. Przeszliśmy przez komunizm. Nastała demokracja. Co z tego mamy? Ludzie nie chcą ani komunizmu, ani demokracji, tylko chcą w prawdzie żyć. A tutaj ciągłe zakłamanie, korupcja, pomówienia. Co na ten pan, na ten temat pan sądzi? Ale gdyby ludzie zechcieli monarchii Polsce, bo tego nie... To, dalej. Czas. Co by pan na to odpowiedział? Szanowny panie Tomku. Szanowny panie Tomaszu. Odpowiem krótko. Jeżeli ludzie zagłosują na mnie, nie będę się zbraniać przyjąć królowi. Ale... Królestwa. Pięknie. Ale pan nie ma potomstwa. Więc sukcesję. Komu pan by zostawił wówczas? Proszę pana. O potomstwo, to panie Tomaszu, to pan się nie martwi, bo ja to jeszcze potrafię ożenić i tak dalej. Myślę. Mam kobietę już. Nie będę na razie mówić, jak na imię do mojej dyspozycji na razie jest, a później może przyjedzie tutaj i wtedy zapoznać się pan z moją kobietą, która wiele lat chodzę już z nią i powiem panu Tomaszku, jak ona wyrazi na zgodę, to może będzie i ślub z nią. I będzie królestwo sprawy. I będzie królestwo i... Pięknie. I powiem panu tak. I wtedy, jeżeli naród nie będzie, zagłosuje na mnie, to nie będę zbraniać się i nie będę sprzeciwu temu, żeby przyjąć koronę.